Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na spotkaniu Migawki z tradycji uciśnionych wokół książki autorstwa Pawła Mościckiego. Jest to spotkanie wokół książki i problemów, które książka ta porusza. I zarazem spotkanie to wpisaliśmy jako otwierające cykl spotkań, które będą w Zamku Jezdowskim odbywać się przynajmniej raz w miesiącu, cykl pod tytułem Wymyślać przyszłość, w którym to cyklu będziemy skupiać się nad kwestiami różnych alternatyw wobec rozwiązań systemowych, jakby polityki neoliberalnej, kwestii ekonomicznych, społecznych. Cieszę się, że to spotkanie doszło do skutku w końcu, po dłuższych pertraktacjach i możliwości znalezienia najbardziej odpowiedniego terminu, choć książka już ma rok, prawda? Dopiero teraz udało nam się ugościć Pawła i zorganizować to spotkanie. Bez dłuższego przedłużania chciałbym oddać głos moderatorowi dzisiejszego spotkania, Łukaszowi Zarębie, któremu pozostawiam zaszczyt przedstawienia naszych gości i poprowadzenia tego spotkania. Państwu życzę udanego spotkania, Wam udanej dyskusji. Proszę bardzo. Dzięki, Konrad. Dobrze, ja będę prowadził to spotkanie, zadawał pytania. Chciałbym, żeby ono było możliwie otwarte. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał się odezwać w trakcie, zadać pytanie, proszę się pokazywać. Wydaje mi się, że możemy sobie na to pozwolić. Przedstawię rozmówczynię i rozmówcę od przeciwnej strony. Katarzyna Czeczot, literaturoznawczyni, feministka, adiunktka w Instytucie Badań Literackich PAN, autorka książki Ofelizm, romantyczne zawłaszczenia, feministyczne interwencje. Obok Aleksandra Hirschfeld, filozofka, ale działająca również w obszarze praktyk artystycznych, kuratorskich i dziennikarskich. Autorka książki Co rządzi obrazem? Powtórzenie w sztukach audiowizualnych, a na naszym dzisiejszym spotkaniu razem z siedzącą obok Karoliną Sulich, również autorka krótkiego filmu, reportażu czy serii reportażów zmienionych później w film, które zobaczymy wkrótce i które będą dla nas jakimś punktem odbicia do rozmowy o książce Pawła Mościckiego. A więc Karolina Sulich, tu mieliśmy długą rozmowę o możliwym biogramie, który jest płynny, ciągle się zmienia. Absolwentka Artes Liberales na UW, ale również ASP. Para się bardzo różnymi zajęciami, prekaryjnymi pracami, a w kontraście do tego przyleciała właśnie z Nowego Jorku. I wreszcie nawet nie bohater, bo bohaterem jest książka, ale autor książki Migawki z tradycji uciśnionych, Paweł Mościcki, filozof, eseista, tłumacz, autor wielu innych książek, książki o Godardzie, książki o Debordzie, książki ostatnio o Czeplinie. I mówiąc te wszystkie rzeczy, że jest to książka o Godardzie, Debordzie, Czeplinie, jestem niesprawiedliwy, ponieważ jest to autor, który zawsze przedstawia własne, oryginalne, ciekawe interpretacje, prawie zawsze wyimka twórczości tych autorów, tego, co akurat w danym momencie Pawła interesuje. No i powinienem również opowiedzieć trzy zdania o książce, bo niektórzy z Państwa już ją czytali, inni i inne z Państwa dopiero przeczytają. Zdaje się, że książka jest do kupienia przed salą, do czego zachęcam. I zacznę od innej informacji, którą powinienem, aktualnej informacji, którą powinienem przedstawić. Paweł został właśnie laureatem Nagrody Kina dla najlepszej książki filmoznawczej czy filmoteoretycznej za książkę
Chaplin, przewidywanie teraźniejszości. I oprócz tego, że powinienem to wspomnieć, ponieważ to ważna nagroda i też super imponujące osiągnięcie, no, wydanie w jednym roku dwóch takich książek. Ale wspominam o tym również dlatego, że ten tytuł książki, przewidywanie teraźniejszości, on pasuje do obu książek. To znaczy on opowiada to, co pewnie akurat Pawła interesuje ostatnio, chociaż to ostatnio ciągnie się długo, dlatego że właśnie ostatnio przypomniałem sobie, że tekst Pawła Na granicach widzialności ukazał się w 24-25 numerze Krytyki Politycznej, wychodzącej wtedy jeszcze regularnie w Papierze, i że ten tekst rozpoczynający się między innymi cytatem z ich troje: żadnych granic, żadnych flag, nie ma głupich waśni, nie ma różnych ras, żadnych wojen, żadnych państw. Ta piękna wizja społeczeństw bez podziałów, bez ograniczeń, podróżowania i bez konfliktów świetnie koresponduje z ideami systematycznie formułowanymi przez ideologów Unii Europejskiej. Dlatego można ją z pełną odpowiedzialnością nazwać Eurowizją. Szkoda tylko, że jej związek z rzeczywistością odpowiada poziomowi realizmu wspomnianego festiwalu. Wbrew temu cytatowi tekst już jest bardzo poważny, a jest to tekst napisany wiele lat temu. I tekst właśnie z tej ramy przewidywania teraźniejszości, której wydaje mi się, że już w tamtym tekście, to jest rok 2008-2009, prawda? To jest bardzo dawno temu, w której, w pierwszych zdaniach Paweł zwracał naszą uwagę, żebyśmy się nie czuli tak dobrze jako obywatele Europy, bo po prostu staliśmy się nowym bastionem Frontexu i lubimy zapominać o tym, od kogo się odgradzamy, ale później zaczął rozwijać koncepcję podmiotu migracyjnego jako właściwego klucza do zrozumienia współczesności. Ta koncepcja już wówczas wydawała się materiałem na książkę. No i z tą książką właśnie mamy do czynienia dzisiaj, czy od jakiegoś czasu, książką wychodzącą od zauważenia czy założenia bliskości kondycji podmiotu uchodźczego i wizualności, czy też szerzej kultury wizualnej. Dlatego, że będzie to książka nie tylko o takich hasłach, które już mamy rozpoznane, jak widzialność i niewidzialność, ale będzie to książka o całym zestawie tego, co składa się na kulturę wizualną, gdybyśmy sztucznie chcieli ją rozłożyć. To znaczy, będzie to książka o spojrzeniu, będzie to książka o widzialności, będzie to książka o różnego typu obrazach, częściowo niezależnych od mediów, częściowo związanych z mediami. Książka, która wychodzi od tematu spojrzenia przy okazji bardzo długiego fragmentu na temat Jonasa Mekasa, ale która tak naprawdę jest bardzo odważną próbą stworzenia oryginalnego i nieistniejącego, mam wrażenie, i dlatego wydaje mi się tak ważną propozycją, języka, który nazywałby pewne obrazy, które tych nazw po prostu nie mają. Paweł proponuje cały zestaw kategorii. Pytanie oczywiście, na ile to są kategorie, które można przenosić poza bardzo konkretne analizy. To jest takim patronem, cichym patronem, nie nazwanym wprost, chociaż jedno motto jest stamtąd, jest Deleuze. I to zadanie jest takim bardzo poważnym zadaniem stworzenia kategorii, stworzenia języka, mówienia o kulturze wizualnej nie podmiotów dominujących, ale podmiotów poniżonych, podmiotów w niepewnej sytuacji, i tak dalej. I co ciekawe, i co mam nadzieję, że stanie się dalej przedmiotem naszej rozmowy, języka opisującego zarówno te obrazy, które Paweł uważa za wartościowe, czy przedstawia nam, dlaczego one są obrazami, które jakoś zmieniają sposób widzenia świata, jak i dostarcza nam takich terminów, które pozwalają prowadzić krytykę kultury wizualnej, krytykę dominującej kultury wizualnej. I mam nadzieję, że do tego będziemy wracać. Ta książka ma swój ukryty cel, tak sądzę.
tym celem jest, ale on jest parokrotnie tam wymieniony, to nie jest żadna odkrywcza myśl. Tym celem miałoby być nauczenie nas patrzenia na nowo z zupełnie innej perspektywy, patrzenie, które zarazem jest, ta perspektywa jest w drugiej części książki nazywana, jest to patrzenie z perspektywy Calais. Z nieustannie powracającym problemem, na ile my w ogóle możemy stamtąd spojrzeć, prawda? I na ile uprawniona jest ta figura migranta jako reprezentanta współczesnego podmiotu. A więc zawsze w takiej, książka jest pisana zawsze w takiej podwójności, prawda? Nauczmy się patrzeć inaczej, ale jednocześnie nie zawsze jest to nasze spojrzenie. Czasami musimy po prostu walczyć ze swoimi nawykami. Okej, okay. I teraz tyle przedstawienia książki. Książki, która jest pisana na konkretnych materiałach wizualnych, materiałach artystycznych. To podkreślam, ponieważ mam nadzieję, że nasza dyskusja będzie zarówno wracała do nich, jak i jednak odbijała się ku wizualnemu mainstreamowi, sposobom reprezentacji uchodźców i tak zwanego kryzysu migracyjnego, bo to mamy na świeżo, to jest również coś, co oglądamy na co dzień, prawda? Więc zarówno... Aha, a więc takie przeciwstawienie tego, że w książce mamy te pojęcia i języki przypisane konkretnym artystom. Chciałbym, żebyśmy sprawdzili to, na ile te pojęcia nadają się, czy stanowią potencjał do pomyślenia o jednak mainstreamowej kulturze wizualnej i możliwych jej przedefiniowaniach, nawet jeżeli miałoby to być utopijne. Ale najpierw obejrzymy krótki film. Rescue 823 babies and children and 678 women. Lesbos to trzecia co do wielkości grecka wyspa, liczy 86 tysięcy mieszkańców. To miejsce stało się centrum kryzysu uchodźczego. W 2015 roku do Grecji przypłynęło ponad 847 tysięcy uchodźców i imigrantów. Ponad połowa z nich przypłynęła na Lesbos, czego śladem są góry pozostawionych kamizelek ratunkowych. Niewielka społeczność wyspy wykazała się niespotykaną solidarnością z uchodźcami, udowadniając, że nawet w trudnych warunkach można współczuć i bezinteresownie nieść pomoc potrzebującym. Na Lesbos są trzy główne obozy dla uchodźców – Pikpa, Karatepe i Moria. Uchodźców, którzy przypłyną na Lesbos, przewozi się do Morii, największego obozu na wyspie. Działa tu punkt rejestracyjny, tu składa się podania o azyl. Jesteśmy cały czas przed Morią, niestety nie możemy wejść do środka, dlatego że nie wpuszczają tam w ogóle dziennikarzy. Ala właśnie schodzi z drzewa. Próbowałyśmy zobaczyć jak najwięcej środka. Obóz Moria był kiedyś obozem tranzytowym, a potem stał się obozem zamkniętym. Od 6 tygodni ludzie, którzy są w Morii, po zarejestrowaniu mogą swobodnie poruszać się po całej wyspie. Morią zarządzają władze państwowe i unijne. Obóz jest przeludniony. Brakuje żywności, sanitariatów. Nie ma
How long are you on Lesbos? 3 months. Three months. Okay. Quite a long. Quite a. They started the journey from a city called Quetta from Pakistan. They went through the city through smugglers, of course, in the trucks or in the train. They really literally hit them very bad on a bad manners, like sticks and whatever you can imagine, a certain amount to pay. Some people ask 500, some people have thousands. I'm Yazidi. We have a different religion, like a Yazidi religion, minority. We're not a Christian, we're not a Muslim. We're from north of the Iraq, Yazidi. All them is Islamic people from Syria, from Iraq. This is black, all this ISIS. ISIS. They kill in the first day 1,500 people from my religion. Until this moment, 2 years, like Theo Augustus, they killed the Yazidis. In this moment, they born 90 years killed by the fire. Many, many million people killed, finished, died. Peace, inshallah, came. But I don't know what time came. What's your name? My name is Joseph. Hi. I'm from Eritrea. We did a demonstration about to be heard Moria camp. So till now we don't know what's going on. They don't want to hear from us, or I asked for to meet the asylum, the boss. Moria is a mess. It's a big mess. Food they give to us, it doesn't give strength to us. In our tent inside, there are 13 people who sleep on the ground, not proper bed. Because of food, because of clothes, the washroom also. But now it is peace. I'm just studying microbiology in Iran, and now I have MA, and I want to go to Germany for continuing my studying and just get PhD. In my eyes, all the European people, they are really kind, these the refugees. I want to save my life from terrorists. My family put this on my for my good luck. Karatepe, drugim co do wielkości obozie, mieszka około 700 uchodźców. To głównie rodziny, w większości z Syrii. Obozem zarządzają lokalne władze wyspy. I will be back here. I can't go home just and forget everything I saw here. A man, 13 years, crying because my fiance, the ISIS, killed her because of me. He was a journalist here. You can't do anything because they lose the hope. But I hope, hold on. I don't know why. You want to go to college? Yes. Okay. Sometimes, you just press a button, hold it, and then you turn it like this, and you can have yourself. Now I'm trying to use the Snapchat camera. For these journalists, and tomorrow they are invited to celebrate with us. Today is our Eve, you know, after Ramadan month, we have a special day. The Ramadan month is a special month for the Muslim people. In this month, you know, all the Muslim people don't eat anything from the morning till night. Ha ha ha!
years old, and I'm here with Amand Foundation, 12 days now. We did an auction in Belgium with cupcakes and cakes, and all the money we save, we bring it here to Lesbos to help the people. Right now we're going to make new meal packages for the evening, the distribution of 3 p.m. 7 p.m. again. Hello! My pretty tiny Greek brother. Dzień dobry, jak się masz? My name is Nakash, we are AF, we distribute food packages, we cook food in Lesbos since the 15th of June. Nakash nie ma pozwolenia oficjalnego na rozdawanie jedzenia, robi to po uzgodnieniu z policją w pewnych wybranych przez siebie punktach. I'll tell him the sister is in the back, so you'll get the bags from the sister, and I will have to stop as well. So we will go a little closer to Moria camp, but we don't take the risk anymore, because one day what happened, hold on, are illegal and some of them aren't illegal. But 90% is illegal because they came to the boats from Turkey. He's my voice within the refugees. He tells them where to come and how many packages I have. No payment with him. And at the moment he doesn't get into the recognition to get an interview registered. This is the paper he got from 2 March. He's number 398. So, 2 March 2016, he entered. Allah Dita. Umar 65. Umar 65. He's 80, 65. He's Allah Dita. Stratis Karabasis. I am the owner of this place, this coffee shop. We have so many refugees here, stay here all day, all night, has very much needs, for a hospital, for doctors, for medicine. My mother is 80 years old. She's an old lady, she's a good Christian, she goes to church, she's afraid of the Muslims. So many Muslims with too many children, they will conquer us. But then she feels pity for them and she gives them olive oil, fruits, she cooks for them. You can't understand it if you don't live it. You have to live it and to understand it. What I will say to my grandchildren, to my children, the refugee crisis and the economic crisis of Greece. School of life. Okay. What's there? We go to swim. To swim? Yes. Okej. To teraz nie, żeby zaczynać bezpośrednio od samego filmu, który widzieliśmy wszyscy. Pozwolę sobie na pewne uproszczenie, bo choć wiem, że ta książka nie jest leksykonem czy słownikiem pojęć, czy nawet działań filmowych i obrazowych, które można by dowolnie izolować i
przenosić w inne konteksty, to przez chwilę ją w ten sposób potraktuję, pytając was wszystkich o to, które z działań na filmach, na obrazach, z obrazami opisanych przez Pawła Mościckiego w Migawkach, waszym zdaniem są przenaszalne i byłyby w dzisiejszej sytuacji najbardziej przydatne, efektywne w celu zmiany mainstreamowego, dominującego obrazu kryzysu uchodźczego, obrazu czy figury migranta, uchodźcy i tak dalej. To w sumie... Halo, halo. To jest dosyć podchwytliwe i trudne pytanie, moim zdaniem. Ja myślę, że właściwie każda ta strategia opisana byłaby dobrym sposobem na to, żeby rozpuścić tę narrację, do której jesteśmy bardzo mocno w pewnym sensie przyzwyczajeni, tak? To znaczy to, co jest w mainstreamie, jest przede wszystkim szokujące, stresujące i mające zrobić na nas piorunujące wrażenie. I my jakby jesteśmy cały czas takim rażeni prądem, powiedziałabym, prawda? A te wszystkie rzeczy, o których pisze Paweł, są niezwykle subtelne i poruszają się zupełnie innymi kanałami. I ja jeszcze sobie pozwolę powiedzieć coś, o czym ty już trochę wspomniałeś, a to, co mnie osobiście bardzo urzekło jakby w ogóle w całej tej pracy Pawła, mianowicie odniesienie się do Deleza, bo to jest może też bardzo osobiste to, co powiem, w tym sensie, że ja rzeczywiście poszukuję i takich prac artystycznych, i też książek, czy w ogóle różnego rodzaju dzieł, które są stworzone na kształt kryształu. Tak? I tutaj ty poruszasz, w ogóle gdzieś pojawia się w ogóle to pojęcie kryształu. To chodzi o to, że jakby poruszasz problem podmiotowości migranta nie z jednej perspektywy, tylko z takiej wielości płaszczyzn. Czyli praktycznie to, co mnie bardzo uderzyło i tak zaciekawiło, czytając tą twoją książkę, to to, że cały czas mnie zaskakiwałeś jakimś a to wyborem autorów, które przedstawiasz, artystów, a to nie wiem, sposobem podejścia do tematyki. I zwłaszcza też niezwykle interesujący był dla mnie ten rozdział dotyczący obozów dla uchodźców, bo on jakby tak właściwie jest zupełnie jeszcze z innego paradygmatu, tutaj porusza podmiot migracyjny. Ale też jakby bardzo dużo, ty to podkreślasz, bardzo dużo mówi to o współczesnej polityce globalnej. Także właściwie jeśli nie zrozumiemy w ogóle, czym są obozy dla uchodźców, to w ogóle nie zrozumiemy naszej polityki jako takiej. I to jest było dla mnie bardzo zaskakujące, więc ja bym powiedziała, że właściwie dobrze byłoby się oduczyć na podstawie książki Pawła tego, do czego przywykliśmy w takim konotowaniu, definiowaniu i analizowaniu i też nazywaniu, jeśli chodzi o podmiot migracyjny, o to, co się w tej chwili dzieje, tak? Bo po prostu to jest jedna od góry narzucona narracja właśnie tego, co powiedziałam, takiego szoku, korzystania z jakiegoś takiego wytrychu, prawda, martwego dziecka, które leży na piasku, które oczywiście no, jest dramatyczne, natomiast w pewnym sensie nie mówi de facto nic o tym podmiocie migracyjnym, o jego tożsamości. A myślę, że to, co jest bardzo istotne w tym, co Paweł podkreślał w tej książce, to jest właśnie wydobywanie tej regionalności, tak? Tam się chyba jeszcze pojawiał Kasar, że to, co podkreśla, że trzeba tak za Dostojewskim być jak najbardziej sobą. I właśnie o to chodzi. Też zresztą to się pojawia też ten wątek w książce, że właśnie opowiadanie jednostkowych historii, które wypuklają to, co charakterystyczne dla danej osoby, budują narrację wokół danej określonej postaci, no to jest też trochę związane z mainstreamem, tak? W tym sensie, że po prostu
jeśli mamy określoną twarz, określoną historię, to łatwiej jest nam się utożsamić z daną postacią, tak? I wtedy łatwiej jest nam, nie wiem, poczuć empatię i wczuć się w tamtą historię. Niemniej jednak ty jeszcze, moim zdaniem, trochę głębiej w to wszystko zaglądasz i skupiasz się na zupełnie właśnie nie na dramatach, tylko na takiej codzienności, na uwypukleniu, na tym, w jaki sposób dane postacie, które przeżyły ten problem migracyjny, próbują budować swoją własną tożsamość. Zresztą tak ja w skrócie powiedziałam. Mi się wydaje, że to, co jest ważne w książce Pawła i nawiązując do twojego pytania, Łukasz, to jest to, że to są jednak opowieści od wewnątrz, tak? To nie są opowieści opowiadane z zewnątrz, tylko z wewnątrz tego doświadczenia. I to, w jaki sposób Meka zbuduje swoje obrazy filmowe, doświadczając Ameryki i próbując się w niej odnaleźć z tą taką, dla mnie może nawet jakby abstrakcyjną, niezwykle sentymentalną tęsknotą, bo tutaj pojawiają się cytaty z takie bardzo romantyczne, wręcz z ducha, którym Paweł inkrustuje ten esej o Mekasie. Więc wydaje mi się, że to jest ważne, w sensie, żeby było więcej w mainstreamie, powiedzmy, albo do więcej docierających do mainstreamu obrazów, które są opowieściami z wewnątrz tego doświadczenia, nie kogoś, kto po prostu przez miesiąc będzie sobie szedł szlakiem uchodźczym i bawił się w to doświadczenie, tylko żeby było więcej głosów, które, bo te głosy są, tylko że być może nie mają takiego dostępu do przestrzeni widzialności, jaką mają właśnie ludzie, którzy poruszają się w kulturze, która próbuje opisać te zjawiska. I to było, jak byłyśmy z Olą na Lesbos, to miałyśmy jedno takie doświadczenie, które tutaj się nie zapisało w filmie, ale brałyśmy udział w konferencji dotyczącej właśnie kryzysu uchodźczego, gdzie nie było w ogóle reprezentantów uchodźczych, nie było uchodźców, a jeśli byli, to byli niezwykle nieliczni. I to wynikało po prostu z jakiegoś takiego dziwnego przeoczenia i zmarginalizowania ich w miejscu, gdzie tak naprawdę oni są obecni. Do tego stopnia, że nie było tłumaczy tam, tak? Więc to jest, wydaje mi się, duża wartość książki Pawła, że po prostu wyławia doświadczenia takie samoupodmiotawiające się. To jakby to są, no. Okej. No nie wiem, jeśli ja miałabym w tym filmie pokazywać ten moment, w którym następuje, ten moment, w którym następuje to oderwanie się od mainstreamowych obrazów uchodźców, to byłaby ta ostatnia scena, kiedy ta dziewczynka pokazuje rysunek i mówi, co on przedstawia, czy też jaki ma tytuł, tak? I mówi, idziemy popływać. No w ustach dziewczynki, która właśnie dostała się na Lesbos tratwą w warunkach takich, jakie wiemy, to brzmi no, taką z tego zielonie groza, ale taka naprawdę aż przechodzi dreszcz. Zarazem właśnie jest w tym taki no, rodzaj wezwania, które można byłoby spokojnie przepisać na jakiś taki postulat właśnie dotyczący, nie wiem, czy to krytyki artystycznej, a może właśnie też praktyki twórczej. To znaczy tak, chodźmy popływać, zobaczmy, co się dzieje na oceanach. To znaczy, i tutaj mogę wrócić do tego, o czym pisze Paweł. To znaczy, jest w tej książce jakaś taka też próba zmierzenia się z jakimś kolejnym centryzmem, tak, który zdominował humanistykę, czyli sterocentryzmem. To znaczy, taka próba napisania historii świata od strony oceanów. To znaczy to, co się przenosi jakby po oceanach, to jest właśnie najlepszy obraz tego, na czym polegają różnice między kontynentami, tak? Bo to nie tylko uchodźcy płyną do Europy. Płynie też do nas tanizna z Chin, od nas płyną śmieci do Afryki. Znaczy właśnie to idziemy popływać jest jakby takim no chyba fajnym hasłem właśnie dla nas Europejczyków, żebyśmy
no przestali się koncentrować właśnie na tych granicach i na tym, jak właśnie je strzec, zainteresowali się tym, co, co właśnie jest na oceanach. Ja może jeszcze tylko dodam, bo wydaje mi się, że warto też podkreślić ten Mafia Pernola Jungle, tą serię, bo nie wiem, czy was ona uderzyła, czy nie, ale wydaje mi się, że to ukazanie, bo to jest jakby trochę na kontrze do tego, co powiedziała Karolina, tak, że jakby możemy mówić o tym, że pokazujemy przede wszystkim od wewnątrz podmiotowość migranta, który opowiada o swoich własnych wewnętrznych doświadczeniach właśnie bardzo poetycznym sposobem, a z drugiej strony mamy takie prace jak Le Jungle, które pokazują pozostałości po, bo to jest w Calais, prawda? Dobrze pamiętam, to jest w Calais, pozostałości po obozie dla uchodźców i są fotografowane właśnie i ubrania, i śpiwory, i takie resztki, które pozostały po uchodźcach. Wydaje mi się, że to jest jakiś taki ślad, znak, który wydaje mi się, że też dużo daje do myślenia i mógłby spokojnie się też pojawić w mainstreamie. Ja bym, dzień dobry Państwu, dzięki za te jakieś bardzo miłe słowa. A ty, Kaśka, w ogóle, nie wiem, mamy za dużo świadków, ale ja bym chciała napisać tą książkę, którą ty teraz właśnie wymyśliłaś w przyszłości, tylko już teraz gdzie trudno jakby przekonać, że to był mój pomysł. Ale książka o oceanach ten, brzmi kapitalnie. Ja bym powiedział jeszcze dwie rzeczy, właściwie tak jakoś w reakcji na to, co wyście powiedziały. I trochę też gwoli niestety przedstawienia tej książki dalszego. To znaczy, mówię niestety, bo to ja to robię, no ale muszę jakoś tutaj się skomentować samemu, ale ja bym tylko powiedział dwie rzeczy. Jedna jest z tytułem związana, to znaczy dlaczego to się nazywa Migawki z tradycji uciśnionych. Dobrze, że ty, Karolina, wspomniałaś o tym Mekasie, bo to pokazuje, że ta książka nie jest do końca książką o tak zwanym kryzysie migracyjnym. Ja akurat bardzo nie lubię tego sformułowania. Uważam, że ono jest całkowicie zniekształcające rzeczywistość i przesuwa odpowiedzialność w miejsce, gdzie jej nie ma. Że to nie jest książka tylko o teraźniejszości. To jest właśnie książka o pewnym długim trwaniu. Dłuższym trwaniu. Stąd ta fraza o tradycji uciśnionych, to jest kategoria, którą się posługiwał Walter Benjamin. I wydaje mi się, że to jest istotne, dlatego że jeżeli uciśnieni mają tradycję, to natychmiast powstaje pytanie, które ja sobie zadałem, w jaki sposób ta ich tradycja, w przeciwieństwie do tradycji dominującej, oficjalnej, zapisanej na kartach historii, tradycji, o której Benjamin mówił, że jest tradycją zwycięzców, w jaki sposób ta tradycja uciśnionych dla odmiany jest symbolizowana, jak jest przekazywana, jak się dziedziczy, jakimi symbolami się posługuje i jak w ogóle może nawiązać do tej oficjalnej tradycji. Więc to jest jedna rzecz, która mi się wydaje w tej książce z mojego punktu widzenia jakiejś tam intencji kluczowa, to znaczy, żeby się zastanowić nad tym, jak się komunikuje w historii ten rodzaj doświadczenia. Stąd jest to wychylenie do rzeczy, powiedzmy, sprzed kilkudziesięciu lat i ta tematyka bardziej aktualna. A druga rzecz to jest to też, o czym ty, Ola, powiedziałaś, na temat tożsamości, bo to jest oczywiście bardzo złożona rzecz i trudno tutaj jakoś tak to po wojskowemu rozgraniczać. Ja się zastanawiam, jaka jest relacja i też wydaje mi się, mam nadzieję, że w tej książce takie właśnie jakieś, nie wiem, balansowanie czy pływanie daje się odczuć pomiędzy tożsamością i doświadczeniem. To znaczy, w mówieniu o uchodźcach jest pewne niebezpieczeństwo w ogóle domknięcia tej figury. Nie tylko w obrazach, ale w ogóle też w języku. To znaczy, że jest jakaś taka tożsamość bycia uchodźcą. To jest bardzo wygodne dla tych, którzy chcą tymi uchodźcami straszyć, bo w ten sposób się unifikuje różne rzeczy, które wcale nie są jednolite. To znaczy ludzi, którzy mają różne, nie wiem, potrzeby, zaplecze, wyznania i tak, wszystko co możliwe,
sprowadza się do jakiegoś jednego obrazu czy jednej figury. No a z drugiej strony jest to doświadczenie, które mogłoby jakoś te narzucane tożsamości relatywizować czy kwestionować, no ale ono jest ciężko dostępne. Prawda? W tym sensie, że no ja nie jestem osobą, która jest uchodźcą. W tym sensie nie mam żadnego, znaczy nie w dosłownym sensie, ale to już, nie mam tego doświadczenia. W związku z tym to, co ja próbuję robić, to jest jakby trochę rekonstruować coś, co już i tak jest zapośredniczone, prawda? Bo te filmy na różne sposoby się chcą zbliżać do tych uchodźców, no ale one też są robione przez ludzi, którzy nimi nie są. Ja nie mówię tego dlatego, żeby mówić, że to doświadczenie staje się kompletnie abstrakcyjne i niedostępne. Właśnie wcale niekoniecznie. Tylko chciałbym podkreślić takie napięcie, bo dla mnie ono w książce było kluczowe w tym sensie, że po pierwsze no, jakoś walczyłem z tym, mając tę świadomość, że się cały czas jednak odbijamy od tych doświadczeń. Prawda? No, tak jak ten obrazek na końcu, on jest taki mocny też dlatego, że, no, że właśnie daje wgląd w coś, co jest tak przemożne, a jednocześnie tak trudne do doświadczenia przez tych widzów, którzy oglądają ten reportaż, że właśnie w ten sposób jakoś chyba bardziej dociera niż te szokujące obrazy, przynajmniej ja mam takie doświadczenie. To tyle tak powiedzmy hasłowo. Super, ja może się też odniosę przez chwilę do tego, co mówiła Kasia, bo mi się to wydaje super projektem na książkę, ale chyba nie tą. To znaczy, ja tutaj aż tyle tego morza nie widzę. Ja widzę obóz, drogę, krzaki, prawda, park, spanie. Jasne, że ono tam jest. Ono jest, jasne, to jest też ta statua wolności, która zamiast płomienia, tak wydaje się, że trzyma miecz dla tych, którzy dopływają tam. Raczej opuszczone budynki, raczej taka, jeżeli jakaś wędrówka, to nie ta wielka jest kontekstem, prawda? To przepłynięcie wielkiej wody ujawnia się jako kontekst. To jest taki obrazek przerażający, absolutnie z mainstreamu obrazek, ale on nie zrobił jakiejś wielkiej kariery, nie przez przypadek, jest zarazem za mocny na mainstream. To jest węgierska ciężarówka, czy też ciężarówka kierowana przez węgierskiego kierowcę, która miała wieźć słowackie kurczaki, o ile dobrze pamiętam. Została zatrzymana, czy znaleziona na autostradzie w Austrii. W środku miała kilkadziesiąt ciał uchodźców, którzy się udusili. I to jest jakiś mocny, moim zdaniem, obraz mainstreamowy, który mógłby coś zrobić. Pytanie, o czym mówimy, kiedy pytamy o sprawczość tych obrazów, i Paweł to też opisuje. Ale to jest według mnie taka jakaś jedna z podstawowych dynamik tej książki. Zatrzymanie ruch, znaczy przymusowe zatrzymanie, próba zatrzymania w obrazie kontra ruch, który jest istotą trochę tego doświadczenia. Prawda? To znaczy bycie w ruchu, nie bycie już w domu. Najczęściej jednak w tych przypadkach, które omawiasz w związku z figurą obozu jako czegoś, co organizuje, to też nie bycie jeszcze nawet w tej Holandii, która pojawia się w filmie, prawda? Który oglądaliśmy, a więc ta dynamika zatrzymanie versus ruch, którą doskonale rozpoznają autorzy obrazów, o których piszesz, czy z którymi piszesz wspólnie, prawda? Znaczy, jak nie zatrzymać, jak nie unieruchomić kogoś, czy kogo istotą jest bycie w ruchu, przynajmniej chwilowo, nie z własnej woli, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Ale ja chciałem pociągnąć i teraz dopytać Pawła, czy nie jest tak, że ta książka jest również o jakiejś próbie uratowania wizualności? No bo, żeby pokazać inny mainstreamowy obrazek, który też wszyscy Państwo znają, prawda? Węgierskiej dziennikarki trzymającej kamerę, która jednocześnie przewraca czy podcina
uchodźców próbujących przebiec przez kordon policji. Tu akurat nie widać, ta policja jest bardzo silnie uzbrojona, prawda? I czy to nie jest taki obrazek, który jednak mówi o tym, że to wizualność jest tu podstawowym wrogiem? Bo ty się zwracasz do wizualności, idziesz szlakiem Mekasa, który mówi, język nie wystarczy, żeby opisać to doświadczenie, muszę znaleźć nowy język, ten język będzie językiem obrazów, znaczy językiem filmu konkretnie. Ale wizualność jest tutaj też jakimś przerażającym obszarem, gdzie to wszystko się rozgrywa. Zwracasz uwagę na to, że kryzys migracyjny to nie jest dobre sformułowanie. Oczywiście, że to nie jest dobre sformułowanie, prawda? Tak jak obrazy tego kryzysu to nie są właściwe obrazy. Pokazujesz jakieś kontrobrazy, ale czy nie jest tak, że wizualność jest tutaj tą podstawową pułapką? Ja tak nie uważam. To znaczy mi się wydaje, że każdy... Po pierwsze, nie jest tak, żeby wizualność była jedyną pułapką. To znaczy, no mamy też, już mówiąc o tym, no, rozmawiamy o frazie kryzys uchodźczy, więc możemy na tym choćby przykładzie zobaczyć, co się stało też z językiem, tak? To znaczy, to nie jest żaden obraz, to jest język, który funkcjonuje absolutnie, ta fraza funkcjonuje wszędzie, używają jej nawet ci, którzy tak w ogóle to się nie zgadzają z jej zawartą w niej sugestią, tak? Że kryzys przynoszą uchodźcy, że to oni są za to odpowiedzialni, że problem polega na tym, że są uchodźcy. To oczywiście jest w pewnym sensie odbicie świadomości Europejczyków, no, że nagle mają jakiś problem, bo przyjechali uchodźcy, prawda? Ale ten język już też dawno działa za nas i nam pewne rzeczy podszeptuje. Nie jest to tylko domena obrazów. Ja uważam, że no jakby warto zwracać uwagę i to jest podstawowy zarzut, z którym się spotykałem przy okazji tej książki, no, że temat jest taki ważny, taki nośny, taki dyskutowany, a ty po prostu jakąś książkę o kinie eksperymentalnym. No jakby to w ogóle jest jakiś unik kompletnie bezsensowny. I w jakimś sensie ten argument nie jest pozbawiony słuszności, tylko że problem polega na tym, że mainstream się sam nie ratuje. To już nie są czasy, kiedy można w to wierzyć. No i niestety, moim zdaniem, takie są warunki, w jakich funkcjonuje ta figura dzisiaj. To znaczy, że jej ewentualne rozmycie, zakwestionowanie, czy jakieś alternatywne sposoby obrazowania, no nie są obecne koniecznie w samym centrum. Natomiast ostatnia rzecz, bo też nie chcę o tym za długo, wydaje mi się, że to też jest kwestia po prostu użyć. To znaczy, że każdego być może, nie wiem czy każdego, ale wydaje mi się, że obrazy też bardzo zależą od kontekstu, w którym występują, od pewnej serii, w której się znajdują, czy jakichś łańcuchów, w których są ustawiane, od montażu, też od słów, które im towarzyszą i tak dalej. Każdy obraz też się zawsze jakoś opowiada. To nie jest tak, że my się tak też w teorii przyzwyczailiśmy, prawda, konstruować takie problemy, relacja między obrazem i tekstem, tak jakby to był taki osobny po prostu problem. Tymczasem wszystkie obrazy są, też zwróćcie Państwo uwagę, że często się o jakichś pracach artystycznych, prawda, mówi, a czy to by się broniło, gdyby nie było tego komentarza? No tylko, że zawsze jest jakiś komentarz. Obrazy nie funkcjonują w jakimś takim kanale po prostu czysto wizualnym, w którym ludzie się oduczają mówić. To jest zawsze splecione i dlatego mi się wydaje, że właśnie napisanie książki o kinie eksperymentalnym jest dobrą odpowiedzią, bo jest napisaniem książki. To znaczy, że dla mnie to jest właśnie z jednej strony powiedzenie o tych filmach i próba znalezienia takiego jakiegoś, nie wiem, obudowania, żeby one mogły funkcjonować, nawet nie będąc widziane, bo obawiam się, że nie będą. Jak już mam. A ja przepraszam, jeśli mogłabym ci, Paweł, zadać pytanie, bo ja chciałabym wrócić do tego rozdziału o obozach dla uchodźców. Jakby skąd one się znalazły w ogóle w tej całej układance, tak? No bo mówisz tutaj kino artystyczne, awangardowe, natomiast co robią obozy dla uchodźców w tej całej... w twoim planie, zamyśle na tą książkę?
właśnie chciałem nie monopolizować dyskusję. Co wy robicie? Musisz. Mówiąc, bo oprócz tego, że uchodźcy są uwikłani w te przekazy, o których ty mówiłaś, tak? To znaczy szok, też podwójny, to znaczy albo w taką stronę wychylony humanitarną, prawda, cierpiący uchodźcy, albo w stronę, prawda, takiego straszenia hordami jakichś tam właśnie barbarzyńców u bram czy czegoś tam jeszcze. Tutaj jest freestyle, już jakby zrobił wiele wersji tego. To wydaje mi się, że oprócz tego warto wspominać, ja o tym w książce nie piszę dużo, w sensie samych obrazów, ale to jest konieczne, żeby powiedzieć o tych obozach, że jest jeszcze zupełnie inny obieg wizualny, w który nie tylko uchodźcy, ale także my wszyscy jesteśmy uwikłani. To jest taki obieg kontrolno zarządzający. To znaczy to jest cały ten taki obieg wizualny, który nie jest przeznaczony dla naszych oczu, tylko ma nas obserwować, rozpoznawać, ma nas śledzić, ma nas odnotowywać w różny sposób. To jest taki właśnie, jak mówisz, panoptyczny trochę schemat. No i uchodźcy o tyle też go wydobywają na wierzch, no bo oni podlegają temu w taki sposób całkowicie bezpośredni i niemożliwy do zapomnienia. Tak? No my możemy sobie powiedzmy jakoś tłumaczyć to, że nas to nie dotyczy, no ale oni już jakby są wystawieni na te wszystkie kamery, noktowizory, detektory ciepła, oddechu i tak dalej, te rentgenowskie aparaty na granicach i tak dalej. I wydaje mi się, że stąd z tej perspektywy ta dyskusja o obozach jest ważna, bo wydaje mi się, że obozy dla uchodźców to nie jest moje odkrycie, ja to mówię za antropologami, socjologami, którzy się zajmują tą tematyką o wiele dłużej niż ja, że obozy dla uchodźców stały się w pewnym sensie takim pogranicznym momentem socjalizacji. To znaczy, że globalny system coraz więcej wytwarza takich stref, które rządzą się podobną logiką co obozy dla uchodźców, czyli taką logiką, w której ludzie trafiają jako obiekty troski i obiekty opieki, a zarazem są w tym swoim statusie utrzymywani, to znaczy nie mogą za bardzo zmienić tego swojego stanu. I te obozy się coraz bardziej rozrastają, ich trwanie też jest coraz dłuższe, one są coraz bardziej czymś, co ja za Federikiem Raolą nazywam permanentną tymczasowością, tak? To znaczy, że coraz więcej ludzi na świecie żyje w stanie zawieszenia, który jednocześnie nie jest chwilowy, tylko jest pewną kondycją, która staje się właściwie sposobem na życie w dzisiejszym świecie. I wydaje mi się, że bez tego kontekstu te obozy są też właśnie inwigilowane, oglądane i tak dalej, że bez tego kontekstu jakby nie można zaczepić tych obrazów artystycznych w takim szerokim, systemowym, takiej perspektywie tego, co figura uchodźcy mówi nam, znaczy to jest tak, że jak ten pojedynczy człowiek ląduje na europejskiej ziemi, to on oprócz potencjalnego zagrożenia w obrazie, potencjalnego współczucia, on też jest takim punktem, z którego można wyprowadzić właściwie logikę całego tego systemu, to znaczy ekonomicznego, politycznego, geopolitycznego, jakiegoś układu, w którym żyją uchodźcy, ale także my. I to jest jakby to pytanie. Wrócę do twojego pytania, czy ta książka, bo rozumiem, że takie było pytanie, czy ta książka jest obroną wizualności, tak? Czy jest obroną obrazów. Mi się wydaje, że jest, ale właśnie jest obroną wizualności już nierozumianej jako reprezentacji. To znaczy to, co robi na pewno ta książka, to diagnozuje taki moment, że oto właśnie nie sposób już dyskursów emancypacyjnych jakby załatwić kategorią widzialności. Znaczy to już nie jest tak, że jeżeli damy właśnie uciśnionym, jeżeli sprawimy, że oni staną się widzialni, to oni natychmiast staną się równoprawnymi podmiotami. To znaczy takich diagnoz już jakby było, one się już pojawiały, tak, bo pojawiały się właśnie one między innymi w teorii queer, że nie zawsze obrazy
no właśnie osób LGBT służą tak naprawdę ich emancypacji, no, że w tym jest jakiś taki rodzaj przemocy, nałożenia na nich właśnie norm, które mają spełniać jakichś właśnie takich norm mieszczańskich par i tak dalej, i tak dalej. Więc jest figura jakby uchodźcy, mam wrażenie, jest w tej książce taką figurą właśnie niemożności kontynuowania tego rodzaju narracji, tak, w której jakby widzialność równa się emancypacja. I opowiedziana jest ona bardzo prosto, to znaczy widzialność w przypadku uchodźcy od początku jest problematyczna. I tam Paweł daje bardzo dużo przykładów, to znaczy osoba, która jest nielegalnie przebywa w jakimś kraju, dla niej stanie się widzialną jest bardzo kłopotliwe. Więc jest, mam wrażenie, tutaj próba właśnie znalezienia jakichś innych obrazów, które nie będą już miały jakby za sobą takiej próby właśnie takiego prostego jakby załatwiania się reprezentacji, tylko właśnie znalezienia takich obrazów, no tak był pokazywany, już były te zdjęcia Mathieu Pernod, które staną się takim rodzajem schronienia, tak? Będą się kierowały etyką dyskrecji i nie będzie w nich wcale chodziło no właśnie o to proste załatwienie emancypacji. To jest zresztą to, że opozycja, widzialność, niewidzialność nie jest taka prosta, że tak jak w przypadku wielu innych grup podporządkowanych, zdobycie prawa do reprezentacji czy do widzialności nie musi być emancypacyjne, nie musi być rewolucyjne, nie musi być polityczne, może oznaczać oddanie prawa własności do własnego wizerunku, a wraz z tym wiele więcej, prawda, może oznaczać. To jest jedno, to co mi się wydaje dobrze oddawać, to w jaki sposób Paweł pisze tę książkę, który jest sposób, który jest taki schodkowy, kiedy nam się wydaje, że już właśnie, że powiedział nam właśnie, że widzialne, niewidzialne nie będzie tutaj tak proste, to, że później wchodzimy na ten drugi schodek i on mówi, że raczej należy mówić o niedowidzianych i błędnie widzianych, prawda? Więc proponuje tak naprawdę inny język niż ten, do którego jesteśmy, do którego przywykliśmy i który wszedł już do takiego mainstreamu dobrych intencji, aktywizmu, prawda, wobec różnych grup podporządkowanych, a więc udzielmy im prawa do widzialności, prawda, to skończy się rzecz jasna aresztowaniem na tak prostym poziomie to działa. Innym takim fragmentem jest fragment, w którym pisząc o Pereku, a więc w pierwszej części dotyczącej Ameryki nabudowującej właśnie ten wymiar dwudziestowiecznej jednak, mam wrażenie, tradycji, prawda? Tej figury i tej kondycji migranta. Paweł pisze o znanych pewnie wielu z Państwa kategoriach deserto, miejsce i przestrzeń. Poświęcę im jeden akapit, koncentrujemy się, przypominamy sobie. W następnym akapicie pisze, że opisywane przez Pereka, pokazywane przez Pereka Ellis Island nie jest ani jednym, ani drugim i nie chodziło mu o to, że teraz nam da to rozstrzygnięcie, prawdopodobnie podaje nam kategorii po to, żeby za chwilę rozstrzygnąć, że to jedna z nich, żadna z nich, te kategorie tu nie działają, prawda, tak jak z tym widzialne, niewidzialne. No dobrze, a jest też taka ucieczka w tej książce od uniwersalizacji te doświadczenia uchodźcy, prawda, znaczy nieustannie mówimy figura uchodźcy, ale to nie jest jeden uchodźca, to nie jest jedna postać, ta tradycja nie oznacza, że jest pewna istotowa ciągłość, prawda? Że jest jakaś esencja uchodźcy w XX wieku. To są różne kontynenty, różne doświadczenia, różne języki. Czasami dosłownie język, ponownie język, czy potrzeba opowieści jak u Pereka. To moje pytanie brzmi, jak jeszcze, waszym zdaniem, można by tę grupę urozmaicać czy urożnorodniać, bo to są bardzo różne historyczne doświadczenia, to są bardzo różne języki reprezentacji, ale w książce są takie fragmenty, które sugerują, że można by dalej. Są fragmenty o doświadczeniu kobiety uchodźczyni. Prawda? Co prawda autorka filmująca z ukrycia, na statku pełnym mężczyzn,
którzy nie mogą z tego statku zejść, bo w tym momencie byliby przebywaliby tam nielegalnie, prawda? Czy w ogóle nie mogą, bo tam jest granica, jedna z tych niewidzialnych granic. Co tu jeszcze można zrobić, żeby pokazać różnorodność tych podmiotów, czy raczej jakie tam różnorodne podmioty tak naprawdę są, ale Paweł na tym się nie koncentruje. Co jeszcze można dodać do tego, żeby to nie była figura właśnie? Ja bym chciał właśnie zrobić pewien taki switch i zadać pytanie Oli i Karolinie, ale też spróbuję to jakoś połączyć. To znaczy, na ile, pytanie do was jest bardzo proste, to znaczy na ile, bo dla mnie ten wasz film jest uderzający z tego powodu, dla którego ta książka jest trochę właśnie taką książką z XX wieku. Prawda, to znaczy film i fotografia, wow, to jest współczesne, po prostu współczesne media. I zdaję sobie sprawę, że to jest pod tym względem książka bardzo tradycjonalistyczna. Natomiast wy zrobiłyście film, który jest właściwie na jakimś takim kompletnym, znaczy na odwrotnym biegunie, to znaczy film, który jest jednak z, przynajmniej dla mnie, może ja, to też już jest jakaś świadomość, dawno nieaktualna, ale z takich jakby najnowszych wizualnych komunikatów, które mają też bardzo ciekawy status, prawda, bo one mają znikać. To jest ciekawe. Wyście się temu przeciwstawiły, no bo ten film został, prawda, on powstał i nie zniknął, znaczy te Snapchaty nie tylko nie zniknęły, ale w ogóle się pomontowały w krótkometrażowy film i właśnie moje pytanie jest takie, do jakiego stopnia wy traktowałyście tego Snapchata, czy ten język i praktykę tego Snapchata, bo to jest też o to, jak inaczej jeszcze, prawda? To znaczy, że uchodźcy, jak mówimy o figurach uchodźczych w XX wieku, no to też mamy bardzo wiele takich klisz, powiedzmy, związanych z też trochę mitologizowaniem tej figury. Natomiast wy jakby mierzycie się z zupełnie innego rodzaju ograniczeniami, które są ograniczeniami tego Snapchata, no, który się chyba wszystkim, nie wiem czy wszystkim, ale kojarzy no, z takim jakby najbardziej, jakby to powiedzieć, beztroskim używaniem obrazów, prawda? Takim, gdzie te komunikaty, które przez te Snapchaty przepływają, są trywialne albo no, tak krótkotrwałe, albo trywialne, albo tajne, tak? No bo to wiadomo, że Snapchat jest też używany czasami po to, żeby się jakoś wymknąć różnym właśnie panoptycznym narzędziom, tym inwigilującym. Więc moje pytanie jest takie, na ile walczyłyście z tym Snapchatem, a na ile dla was to było jednak jakieś takie właśnie awangardowe narzędzie, które właściwie otwiera ten. Nie wiem, czy myślałyśmy o awangardzie akurat, wybierając to medium. Czytając twoją książkę, miałam dużo, a propos Mekasa i jego strategii obrazowania, no dużo tak. Skojarzeń, znaczy jakąś taką wspólnotę doświadczenia związaną właśnie z tym konkretnym reportażem, bo jednak trzeba było wejść w taki rodzaj nawyku rejestrowania bardzo wielu rzeczy, a często tam były brudy, które nie znalazły się w tym filmie. Ten film jest wyedytowany i on został stworzony na potrzeby też firmy wyborcza. Oczywiście chciałyśmy też to zapisać, ale oni mieli taki wymóg, powiedzmy, prośbę, żeby z tego został materialny zapis, że to nie jest tak, że jedziemy na 2 tygodnie, a potem jakby zostaje z tego nic. Ale też chciałyśmy w gruncie rzeczy. Chciałyśmy, no. Ale to jest kompletnie co innego. Z tego materiału to było, nie wiem... Godzina, miałyśmy godzinę materiału 10-sekundowych ujęć. Tak. Pocięty, z mnóstwem brudów i podejrzewam, że oglądanie tego dawało wrażenie jakiegoś takiego właśnie dziwnego, nie wiem, chaotycznego w sumie doświadczenia, które próbowałyśmy strukturyzować na bieżąco, ale to, że nie wiem, no, ta tradycja właśnie dwudziestowiecznego awangardowego filmu Mekasa i to jakby co w tym eseju ujmujesz odnośnie próby takiego zmierzenia się jego z tą obcą Ameryką, jakby bardzo gdzieś tam było, rezonowało, jak czytałam z moim doświadczeniem. Ja może jeszcze tylko dodam, że myśmy się zdecydowały na to medium przede wszystkim z jakichś takich dwóch głównych przyczyn. To znaczy
Snapchat ma to do siebie, że osoba, z którą snapchatujemy, ma poczucie jakiejś takiej większej intymności. Tak? I chodziło nam o to, żeby stworzyć to poczucie, że jesteśmy bliżej tego uchodźcy. Żeby nawiązać jakiś taki bardziej intymny kontakt. A druga kwestia była związana jakby z, dla kogo w ogóle robiłyśmy, znaczy w naszych głowach, tak jakby, jaki był cel, jaka była przyczyna, dlaczego żeśmy w ogóle podjęły się tej decyzji, żeby robić ten reportaż. To było w czasach, kiedy w Polsce akurat jakiś tak mocno wzrosła ten ruch nacjonalistyczny wśród młodzieży i pomyślałyśmy sobie, że właściwie najlepiej było jakby spróbować dotrzeć do młodzieży przede wszystkim z tą informacją, kim jest uchodźca, jak wygląda uchodźca, jak żyje uchodźca. I dlatego zdecydowałyśmy się, żeby wykorzystać platformę snapchatową, żeby przede wszystkim nas dzieciaki oglądały. I wydaje mi się, że to się w pewnym sensie udało. Tak? Znaczy, że to medium, to, że zdecydowałyśmy się na to, nie było tak totalnie bez przyczyny. Ono po prostu miało być bardzo konkretnym narzędziem, które miało spełnić konkretną funkcję. No tak, to może to też jest w pewnym sensie trochę odpowiedź na twoje pytanie. Ja jeszcze tylko powiem jedną rzecz. Właśnie mi się wydaje, że w tym, bo jednak ja nie umiem tego inaczej oglądać niż film, jako film jednak. W sensie, no nie dostałem Snapchata, sorry. Ale dla mnie jest to też właśnie uderzające, że te kilkusekundowe ujęcia, one mogą być takimi, można powiedzieć właśnie po delezjańsku, trochę monadami, tak? To znaczy, że dla mnie na przykład świetny jest ten moment, kiedy jedna z tych kobiet mówi, że ona zawsze chciała pojechać do Holandii, nie wiem dlaczego. Prawda? Że to jest tak jakby prosty moment i tak jakby właśnie niezobowiązujący też filmowo, a tak idzie on w poprzek właśnie takiej jakby iluś tam nawarstwionym, prawda? Że jak ktoś przyjeżdża do tej Europy, to musi w ogóle być ledwo żywy i w ogóle mieć milion powodów i wytłumaczeń i udowodnić, dlaczego przyjechał. Tak? A tutaj jest jakby nagle taki rodzaj, można powiedzieć, dezynwoltury, ale to jest właśnie gdzieś bardzo uwalniające przynajmniej. I jest kilka takich momentów, w których mam poczucie, że właśnie w takim bardzo krótkim czasie, który jest dany na to ujęcie, jednak się coś odgina. To znaczy coś z tych narracji tak, znaczy, nawarstwionych. Może jeszcze a propos tej intymności, to chyba obie miałyśmy z Karoliną takie poczucie, że to, że nie jesteśmy tam z wielką kamerą, tylko po prostu z własną prywatną komórką, jakby to powodowało, że jakby to oddzielenie za pomocą tego medium bardzo szybko znikało, w tym sensie, że oni jakby przestawali rejestrować, albo nawet może jeszcze inaczej, że to, że mówiłyśmy im, że tak naprawdę mają 10 sekund na wypowiedź, jakby to ustrukturyzowanie ich w tej formule, że bo Snapchat na tym polega, że właśnie to ujęcie może trwać tylko 10 sekund, że oni jakby właśnie tak jakby uczestniczyli w tym bardziej, tak? W tym sensie, że nie byłyśmy aż tak bardzo odgrodzone od nich, tylko że oni właśnie jakoś przez to byli bardziej naturalni, znaczy w sensie jakby bardziej zaufali nam w tym wszystkim, że jakby bardziej chcieli w tym uczestniczyć właśnie i jakby poddawali się temu i to było też niesamowite, że jak nagrywałyśmy jakąś dłuższą wypowiedź, to rzeczywiście ludzie strukturyzowali swoje te wypowiedzi w te 10-sekundowe ujęcia i to było też niesamowite. Chociaż zarazem ten krótki czas on wywołał czy sprowokował sporo klisz, prawda? Takich klisz, o których Paweł, ale one są też pokazane być może tutaj jako klisze i to jest też wartością, prawda? Pochwała Europy, prawda? Przeróżne nadzieje, zabawy, znowu dzieci. Te klisze tu są i one muszą być, i one muszą być w takiej formie. Mnie w kontekście tego pytania, do którego jakoś tam kusi mnie, żeby wracać, a więc o ewentualnie niedoreprezentowane podmioty uchodźcze, zastanawia, dlaczego nie dałyście im tej komórki, to znaczy, albo zastanawia mnie, dlaczego... Dałyśmy raz. Tak, w jednej scenie, albo dlaczego nie zmontowałyście filmu z gotowych nagrań uchodźców, bo przecież w całej tej awanturze o uchodźców jadących z komórkami ciekawe z wizualnego punktu widzenia jest również to, że oni nieustannie nagrywają. To znaczy... Te nagrania istnieją, prawda? I znamy wiele takich dzieł, również jak sądzę z tradycji takiej, w której
formuła reprezentacji odpowiada statusowi czy kondycji reprezentowanego podmiotu, które by się wpisywała w książkę Pawła. Znamy wiele takich dzieł, które są montażami takich gotowych filmów, prawda? Z tymi najgłośniejszymi, w których na przykład na ulicach syryjskiego miasta widzimy wojsko strzelające i przejeżdżające, po czym nagle karabin kierujący się ku tej komórce, prawda, i na koniec komórka upada i nic dalej o tym nie wiemy. Tego rodzaju przedstawienia czy montaże też istnieją. Paweł o takim oddaniu głosu czy twarzy, czy narzędzi wizualnych nie pisze. Wy też tego nie robiłyście i teraz ja sobie zdaję sprawę z tego, że tam jest wiele niebezpieczeństw. I Paweł też zwraca na to uwagę, że bardzo wielu jego bohaterów to nie są reżyserzy czy reżyserki. To są ludzie, którzy odpowiadają za produkcję obrazową od pomysłu, idei, przez nagranie, po dystrybucję, jakąś kontrolę nad tym, gdzie, jak to będzie pokazywane, na których festiwalach nie będzie pokazywane, kto to będzie mógł obejrzeć i w jakiej formie. Prawda? Więc ludzie, którzy mają świadomość tego, że obieg wizualny decyduje też o tym, co się z tym stanie. Ale ja kręcę się i wracam do swojego pytania, niedoreprezentowane podmioty. Ja tylko może jeszcze... Chciałam się tego wytłumaczyć, albo nas wytłumaczyć. Myśmy bardzo chciały dać tą komórkę uchodźcom, ale no, Gazeta Wyborcza powiedziała, że nie odda swojego konta komukolwiek innemu niż nam, więc jakby trochę miałyśmy związane ręce, bo próbowałyśmy tego dokonać. Nie wiem, może... Nie wiem w ogóle, jak odpowiedzieć na twoje pytanie o niedoreprezentowane podmioty. No pewnie można byłoby jakoś wymieniać, ale jeszcze jakoś przypomniało mi się teraz, że ciebie, Paweł, oskarżano właśnie o to, że ta książka jest unikiem. No właśnie, jak mówiłam o tym, jak tutaj jest problematyzowana widzialność, to wydawało mi się, to właśnie też jakby warto byłoby tutaj dopowiedzieć, że w tym sensie ta książka zawiesza takie no, bardzo popularne w krytyce artystycznej spory pomiędzy właśnie sztuką zaangażowaną, a tą sztuką, która interesuje się przede wszystkim estetyką, bo tu jest jakby bardzo jasno powiedziane, że to, jak konstruujemy obrazy, ma właśnie bardzo silny polityczny wymiar i to jest w tym sensie, ona nie będzie unikiem, tak jak nie będzie unikiem kino, które definiujemy jako eksperymentalne, bo tutaj właśnie ten eksperyment wizualny ma, no będzie miał właśnie przede wszystkim znaczenie polityczne. Ja mogę spróbować trochę nawiązać do tych, nie, jakby to powiedzieć, jak rozszerzać tą figurę uchodźców, bo ja myślałem o tym jeszcze trochę inaczej. To znaczy, że dla mnie ta książka i też to jest powód, dla którego uważałem, że ten rozdział o obozach jest konieczny, absolutnie konieczny. To znaczy, że ja chciałem napisać książkę tak naprawdę o tej figurze uchodźczej, która jakby odsłania ten system, w którym żyjemy. Właśnie my żyjemy też, to znaczy, że tak jak nienawidzę tego właśnie jednej z tych mitologii, prawda, o wszyscy jesteśmy uchodźcami, żyjemy w takim, prowadzimy takie jakby ruchome egzystencje, prawda, te nasze tożsamości są takie płynne i tak dalej, albo że w ogóle nowoczesność to bezdomność, prawda, no tak, to są takie różne odziedziczone po różnych, też ważnych czy tekstach, czy artystycznych pracach, klisze, ale i to jest coś, wobec czego ja się dystansuję i staram się to robić jakby dosyć wyraziście, ale z drugiej strony jest też coś takiego, że naprawdę oni są, oni uchodźcy, ci oni naprawdę są w tym samym świecie co my i jakby to jest też stawka tej książki dla mnie, to znaczy, żeby pokazać w tych obrazach i za pomocą tego i stworzyć taką obudowę dla tych obrazów, żeby pokazać, że jesteśmy częścią tego samego świata, co może oznaczać, że powinniśmy tą przestrzeń z nimi dzielić, co może oznaczać, że jesteśmy uwikłani w mechanizmy, które skazują ludzi na
na przymusową migrację, co może oznaczać, że niewiele musi się stać, żebyśmy sami byli w takiej sytuacji, bo ta rzeczywistość nie jest przewidywalna, jak nam się najczęściej wmawia i tak dalej, i tak dalej. Że to jest jakby ten inny od uchodźca, którego ja tutaj też jakoś próbuję zobaczyć. No. Mogę teraz a propos obozu, ale też właśnie o tym, że jest to rzeczywiście bardzo, bardzo fajny punkt wyjścia jakby do nakreślenia takiego paradygmatu współczesności. To jest bardzo fajne w tym rozdziale o obozie jest no jasno jakby zrekonstruowane w ogóle pochodzenie tego zjawiska, że to nie wcale nie naziści jak w Europie podczas II wojny światowej jako pierwsi zakładali obozy koncentracyjne, ale że jest to wynalazek kolonizatorów i że pierwsze kolonie były w europejskich koloniach, chyba Kongo jest wymieniane, tak? W każdym razie, no i chciałam powiedzieć o tym, że oczywiście ta kolonialna historia obozów ma swoją odnogę w, no właśnie w taką wersję jakby współczesnego kapitalizmu. Znaczy, mnie strasznie uderzyło w Gronach gniewu Steinbecka, jak właśnie, zresztą to też jest powieść o uchodźcach, tak? To znaczy rodzina, która jest wyrzucana ze swojej ziemi, dlatego że przychodzi, no przychodzi kapitalista i skupuje po prostu wszystkie gospodarstwa, żeby zrobić wielką korporację. Więc oni jakby, no właśnie migrują jakby po Stanach Zjednoczonych i w Stanach Zjednoczonych w czasie kryzysu właśnie istnieją takie rzeczy jak obozy dla sezonowych pracowników. One wyglądają dokładnie tak samo. To znaczy to jest niewiarygodne, że powieść tam opublikowana w 1937 jest jakby rodzajem prefiguracji w ogóle do historii II wojny światowej. Bo to są druty kolczaste, oni nie mogą tego obozu opuszczać na noc, w ogóle nie mogą mieć kontaktu ze światem zewnętrznym, bo istnieje zagrożenie, że się skontaktują z tymi pracownikami, którzy zostali z tego obozu wyrzuceni, bo podjęli strajk. Bo na zewnątrz tego obozu trwa strajk, więc tam właśnie są hasła strajkujących, a w środku tego obozu pracują ludzie. No i oczywiście historia też, o której tak naprawdę mało kto wie, że takim obozem dla pracowników sezonowych było na samym początku, był Oświęcim, dlatego że to robotnicy, którzy z Galicji jakby ruszali, żeby znaleźć pracę w Stanach Zjednoczonych, nie wszyscy dostali się na ten statek, więc próbowali pojechać na Saksy do Prus, ale ponieważ właśnie Oświęcim był tą ostatnią miejscowością przed granicą dzielącą właśnie te dwa zabory, no to właśnie tam rząd austro-węgierski zbudował obóz. Pierwsze baraki, oświęcimskie baraki, to są baraki zbudowane w 1917 roku dla pracowników sezonowych. Więc ten obóz jakby rzeczywiście jest... To jak ty powiedziałeś, że to jest sytuacja, w której może się znaleźć każdy z nas, to nie, rzeczywiście nie jest slogan, tak? Bo to pokazuje, że to nie jest kwestia właśnie kontynentu, z którego pochodzisz, tylko to już jest właśnie dzisiaj jakby kwestia właśnie no, rządów globalnego kapitału, że to już zupełnie na czymś innym polega. Ja już oddaję głos publiczności, ale dwie rzeczy. Jedne drobne dopowiedzenie do tego wątku obozowego, który mi się wydaje fajne, ciekawe w tej książce, znaczy takie z jednej strony bardzo rozbudowane przedstawienie granicy jako czegoś, co nie okala już państwa narodowego, tylko pojawia się w bardzo wielu miejscach, jeżeli nie zawsze, prawda, w tej formie kapitalizmu. Zawsze, kiedy płacimy, zawsze możemy zostać zaskoczeni przez jakąś formę lotnego punktu kontrolnego, prawda? Ale to ma też drugą stronę. Druga strona to jest jakiś przerażający renesans drutu kolczastego i fizycznie istniejącego muru, prawda? Który jednocześnie jakby, który jest niewyobrażalny, ponieważ nie spełnia swojej funkcji jako blokada ludzi, informacji i towarów w żadnym razie. Czyni podróż jeszcze bardziej niebezpieczną dla tych, którzy i tak ją odbędą, tylko jakoś inaczej, prawda? Więc to jedno do powiedzenia, bo wydaje mi się, że to się tutaj mocno i ciekawie pojawia. I w żadnym razie to, że jest to książka o obrazach i awangardowym kinie, nie oznacza, że jest to książka o odcieleśnieniu doświadczenia. Wręcz przeciwnie, jest to książka o takim bardzo zmysłowym i afektywnym doświadczeniu i o bardzo konkretnych cielesnych pułapkach.
prawda, i bardzo konkretnej, różnych cielesnych formach przemocy, różnie stopniowanych formach przemocy. Ja chciałem się wytłumaczyć z tego mojego pytania o te więcej podmiotów. Mnie w tym pytaniu nie chodziło o to, żebyśmy usłyszeli, że w książce Pawła brakuje tego, tego i tego. Nie. Nie, chodzi mi raczej o to, i to już powiem i oddam. Chodzi mi o to, że wydaje mi się, że tu jest taki ciekawy ruch, że z jednej strony zaczyna się Mekasem, zaczyna się 80 stronami o Mekasie, jakby pięknymi, niesamowitymi, świetnie czytającymi, no ale jest takie zagrożenie, kurde, no to jest ten podmiot uchodźczy, tak? Facet, filmowiec, przymierający głodem i tak dalej, i tak dalej. Prawda? To nie jest tak, Paweł bardzo umiejętnie umyka tej figurze, ale ja przesadzam celowo, żeby... Tak? I później jak nie uniwersalizować figury podmiotu, ale zarazem są to zawsze jednostki. To jest książka napisana przez autorów i autorki. Autorów i autorki. Aż wreszcie dochodzimy do autora, który jest o ludzie, który jest o grupie, który nie jest o wspólnocie, bo Paweł tego słowa nie używa, ale to właśnie sprzężone z obozem, to jest taka droga, którą mam wrażenie, że autor przechodzi w tej książce do reprezentowania i nie jakoś tam jeszcze bardziej ukonkretnionych podmiotów, nie, teraz podmiotów większych, grupowych, bo częścią doświadczenia uchodźczego jest doświadczenie wspólnoty losu, co nie oznacza, że to jest wspólna i sojusz. Są z różnych miejsc. W waszym filmie kobieta się wypowiada, że no jej kraj nie jest na szczycie listy, która dostaje azyl, prawda? Więc ona będzie miała trudniej. To Pakistan, zdaje się, prawda? I nie jest aktualnie kraj... No właśnie. Więc tutaj mi się wydaje, że jest taki ruch, prawda? Że Paweł wykonuje ten ruch. Bo Mekas też jest... zapala mi się lampka ostrzegawcza, kiedy on jest przeciw diasporze. To znaczy... I ja wiem, dlaczego on jest... Oczywiście. Tylko, że później te grupy wrócą, moim zdaniem, mocno dwa razy. W kontekście obozu jako pewnego ustrukturyzowania przestrzeni i tego, co ta przestrzeń z ludźmi robi, zmuszając ich do jakiejś wspólnoty w tym samym miejscu, choć pochodzą z różnych miejsc i tak dalej, a z drugiej, naprawdę w końcu tej książki, w ostatnim rozdziale, który jest o możliwych przedstawieniach ludu uchodźczego, a nie uchodźcy. Prawda? I to jest inna figura. I to mi się wydaje ważne. Oczywiście sztuczka miała być taka, że to nie krytyka książki Pawła, bo to tam jest, prawda? Bo to jest jakaś droga, którą on przechodzi. Dobra, mogę oddać głos? Kasia, ty chcesz jeszcze coś? Bo oczywiście ja lubię pytania o to, czego mi zabrakło w książce. Zwłaszcza, że to chyba też pozwoli mi przejść właśnie też do jakby tej kwestii, którą ty chciałeś poruszać, to znaczy obozy, znaczy obrazy uchodźców w polskim mainstreamie. Dlatego, że tutaj jest mowa o porwaniu Europy, jakoś tak bardzo raczej pod kątem właśnie takich podobieństw na poziomie właśnie wizualnym się pojawia to porównanie, bo chodzi właśnie o fotografię Mathieu Pernod, tych porzuconych ubrań. Właśnie, że to jest jakiś taki motyw, który ma długą tradycję ikonograficzną i to jest ta szata właśnie porywanej kobiety. I oczywiście przypomina mi się przy tej okazji taki esej Niny Gładziuk, która próbuje dokonać jakby nowego czytania Herodota, no, który uchodzi jako za taki tekst, który funduje właśnie tę opozycję, którą uwielbiają się dzisiaj posługiwać prawicowe media, znaczy opozycję między cywilizowaną Europą a barbarzyńską Azją. I ona pokazuje, że sam Herodot, omawiając właśnie Europę, nazwę Europa jako nazwę właśnie pochodzącą od fenickiej księżniczki, jakby mówi, że coś jest z tą nazwą właśnie takiego ciekawego, dlatego że to nie jest taka typowa nazwa kontynentu właśnie jak to jest z Azją, tylko właśnie Europa była azjatycką księżniczką, która zresztą miała w sobie krew afrykańską,
która nigdy nie dociera do Europy, ona dociera tylko na Kretę, więc to jest tak naprawdę, i chyba sam Herodot to mi pisze, właśnie takiego taka figura ciągłego ruchu ku morzu. I że tak naprawdę nazwa Europa nie jest nazwą, która odsyła do kontynentu, do Ziemi, tutaj wracam do mojego ulubionego wątku, tylko właśnie do tej relacji między kontynentami, która jest właśnie jakoś tam ujęta przez oceany. Swoją drogą, tak jeszcze wracając do tego oceanu, to też jest niesłychane, tak, że uchodźcy są zwykle pokazywani właśnie w takich terminach klęski żywiołowej, nie? Że właśnie to jest to taka fala, burza, nawałnica, tak, właśnie po to jest tam ta woda i burza, żeby właśnie trochę zapomnieć o tym, co się dzieje na oceanach. Ale teraz jeszcze właśnie o tej Europie, która jest tą azjatycką księżniczką, a tak naprawdę oznacza właśnie niemożność dotarcia do Europy i takie nakierowanie właśnie w stronę morza, to chciałam powiedzieć właśnie, że też jest niewiarygodne jakby to, co się stało, to jest na skutek islamofobii, tak? No bo w ogóle się ten wątek tutaj nie pojawił, ale my też chcieliśmy mówić o książce Pawła, a nie o polskich mediach, ale też jest niewiarygodne właśnie to, co robią polskie media z obrazami muzułmanów, właśnie próbując pokazać ich kulturę jako całkowicie obcą polskiej kulturze. Ja właśnie przypomniałam się, że jakiś czas temu Fakt podawał informację o tym, że w Berlinie powstał pierwszy muzułmański plac zabaw. I no to oczywiście szła jakby narracja w tę stronę, no że no właśnie tak to jest, jak mamy multikulti, potem musimy się borykać właśnie z takimi problemami i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie ciekawe było to, że temu towarzyszyło zdjęcie tego placu zabaw. I to rzeczywiście był meczet z czterema minaretami, ale właśnie zrobione no, w takiej dziecięcej stylistyce. Więc myślę, że ktokolwiek, no nie wiem, z mojego pokolenia spojrzał na to zdjęcie, to pomyślał Aladdin, w ogóle Sindbad, znaczy my to znamy, to nie jest obce. No nie wiem, ja pod tym względem odebrałam taką bardzo pouczającą lekcję z niesamowitej słowiańszczyzny Marianion, ale również z prac kolektywu Slavs and Tatars, którzy pokazują, jak bardzo dużo jakby w polskiej kulturze jest rzeczy, znaczy w samym centrum my mamy tak, takie pozostałości kultury muzułmańskiej, kontusz. Przecież to jest kontusz, którym pokazują bohaterów pana Tadeusza Zemsty Fredry. Przecież to jest strój Cesarstwa Otomańskiego. Jakby podczas bitwy pod Wiedniem było bardzo trudno rozróżnić te dwie armie, one miały na tyle podobne stroje. Laikonik. Tak? No to jest Hodża Nasraddin, tak? Jakby jest masa takich rzeczy, które zostały w polskiej kulturze właśnie z tego okresu no XVII, tak? Kiedy była taka właśnie bliskość pomiędzy tymi dwiema kulturami. My je mamy i właśnie one jakoś... Teraz mam wrażenie, że właśnie produkuje się taki rodzaj wtórnej obcości. To jest właśnie robienie tej tajemnicy, o której ty piszesz właśnie a propos Mathieu Pernota, w odniesieniu do sytuacji, w której nie ma tajemnicy. To znaczy wiemy, znamy w ogóle ten pałac Sindbada. Tam Fakt pisał, że zamiast klasycznego zamku właśnie wolnej taki pałac, właśnie coś nieklasycznego, takiego dzikiego, nieznanego. No i właśnie jakby ciekawe też byłoby tak zobaczenie właśnie w tych obrazach, znaczy zobaczenie w tych obrazach właśnie tego, jak no właśnie jak ta obcość okazuje się tak naprawdę, no też nie na Gładziu o tym pisze, to jest od obcowania jednak, tak? Znaczy to jest zawsze jakiś znak bliskości, jak ta obcość okazuje się swojska. Mam jeszcze nowsze niż kontusz, absolutnie już szanujący dodatek do Polska a islam przed islamofobią, to jest ta oprawa kibiców Legii, Dżihad Legia, która była możliwa jeszcze parę lat temu, prawda? Już możliwa nie jest, prawda? To znaczy już nie jest możliwe pokazywanie na pewien radykalizm jako wzór, prawda? Pewne wyobrażenie radykalizmu, rzecz jasna, jako wzór. Dobra, zwracam się do publiczności z pytaniem o pytania, uwagi, komentarze, obrazy. Ja Państwa nie widzę.
Tak, oczywiście. Ja Państwa wybawię. Nie, że zadam pytanie, ale jeszcze powiem może tylko o tym oceanie, bo akurat jeżeli ty tam, tobie nie brakowało tam oceanu, no to jakby ja nie ma takiej rzeczy, której nie ma w tej książce. Nie, dobra, ale nie, ale to jest bardzo ciekawe to, co powiedziałeś o tym, że oni się wyłaniają, że oni są falą i że oni się wyłaniają z morza czy z oceanu. No w przypadku tych obrazów, które koncentrują się na Europie, no to jest to Morze Śródziemne, być może zresztą najbardziej śmiercionośny mur istniejący obecnie. Ale to jest też ciekawe, bo zdaje się, że Žižek pisał o czymś takim, że właśnie świetne to jest tutaj połączenie tego wizualnego i politycznego, to znaczy, że oni po prostu wychodzą z wody i to, co jest po drugiej stronie tej wody, jakby jest po prostu kompletną abstrakcją, że oni nie mają żadnego jakby lokalizowalnego punktu pochodzenia. Oni są znikąd. Oni po prostu się wyłaniają z tej wody jak po prostu Afrodyta i mają do nas jakieś pytania, jakieś coś, ale że jakby w ten sposób się świetnie kasuje tą przestrzeń pozakadrową jakby, prawda? To znaczy to, czego w tych obrazach nie ma, no a co jest właśnie geopolityką, co jest jakimś systemem globalnej ekonomii, co jest jakimiś relacjami politycznymi pomiędzy, nie wiem, narodami, klasami, państwami, czy jakimiś regionami i tak dalej. Czyli tego wszystkiego, co jednak bardzo bezpośrednio przekłada się na ten los, prawda? I być może też bardzo bezpośrednio może łączyć tych, którzy przypływają, z tymi, którzy już tu są. To znaczy, że po prostu no, wszyscy gdzieś tam w różny bardzo sposób, ale uczestniczą w podobnych jakby systemach. No. Czy teraz już jest lżej zadać pytanie i coś mówię? Ktoś z Państwa? No właśnie. Nie, no bo potem jeszcze po tej abstrakcji, co było wcześniej, następuje później cała seria tych obrazków, które zawsze są obrazami zatrzymania, tak, a więc obrazami jakoś tam pokazującymi te grupy ludzi, prawie zawsze grupy, prawda, poza tymi ewentualnie obrazami, pułapkami, które pokażą nam matkę z dzieckiem, ale nie mogą one przecież reprezentować 95% tych uchodźców, a więc jednak mężczyzn, prawda? A więc kolejne obrazy, jakie dostaniemy po tym, że nie dostaniemy montażu obrazów wcześniejszych, a więc wojna, przez kogo wywołana, w jaki sposób napędzana, jakimi interesami, jaka jest ta droga. U was trochę dostajemy, prawda, o tej historii tureckiej w filmie i złych doświadczeniach tam i zagrożeniu, ale później zawsze dostaniemy ich zatrzymanych, a więc zupełnie odwrotnie niż oni w tej chwili są, prawda, niż ich kondycja. Już Państwa widzę. Super. Paweł, ja chciałam Cię zapytać o to, jak Twój pobyt w Calais wpłynął na tą książkę, bo ja tam wyczuwam to Calais, ale ono nie jest takie... Nie wiem, może to tajemnica, że tam spędziłeś jakiś czas. Pytanie, czy to jest mit? Tak, to jest mit. Nie. Pytanie było wcześniej. Nie, no, ja mam bardzo, bardzo, bardzo skromne i bardzo turystyczne doświadczenie bycia w Calais. Byłem tam przez niecały tydzień, nie nocowałem w obozie, więc to też jest bardzo komfortowy rodzaj kontaktu z tamtym miejscem. No ale rzeczywiście to był taki... Znaczy ja pojechałem do Calais bez wyraźnego powodu związanego z tą książką. Ta książka... Tak. Znaczy ja miałem już w głowie w tym sensie, że te teksty z pierwszej części są w ogóle bardzo stare. Tekst o Mekasie leżał w szufladzie kilka lat.
Tekst Opereku nawet był publikowany w innej wersji, więc ja w ogóle miałem bardzo długo w głowie tę książkę i bardzo długo miałem w głowie konstrukcję tej książki. To znaczy, że te eseje miały dokładnie tak się zestawiać już od dawna. Natomiast w zeszłym roku rzeczywiście napisałem tą drugą część, tak faktycznie, fizycznie. No i tam wiadomo, wstępy, nowe redakcje, polskie przykłady książek, które wyszły w międzyczasie, no takie jedne. Ale ten pobyt w Calais dla mnie był istotny z punktu widzenia tej książki, dlatego że ja po prostu musiałem chociaż na chwilę wyjść za biurka. Taki był mój pomysł. To znaczy nawet te komfortowe warunki, w których istniałem. Zresztą miałem taką rozmowę właśnie z Sylwenem Georgesem. To jest w ogóle ciekawe, że ten bohater ostatniego rozdziału, to jest filmowiec francuski, którego ja poznałem we Francji wcześniej, kilka lat wcześniej i jakoś tak trochę nie mieliśmy kontaktu i ja go spotkałem w Calais. Naprawdę, znaczy to brzmi jak totalnie wymyślona historia, ale ja go spotkałem filmującego palące się ubrania w dżungli, bo tam już wtedy tą dżunglę częściowo demontowano. To był styczeń 2016 roku i to był pierwszy taki ten przykaz od władz miasta, żeby południową część obozu zlikwidować. Więc jakby wpadłem na niego wtedy i pamiętam, że miałem z nim właśnie taką rozmowę na temat tego, no właśnie na jakich warunkach się w ogóle przebywa, prawda, w tym obozie. I on mi, pamiętam, powiedział, że on zaczyna od tego, że wszystkim mówi, że mieszka w hotelu. To znaczy, że on w ogóle nie pozostawia wątpliwości, że tu chodzi o jakby jakąś próbę wejścia w tą skórę, że on naprawdę jakby od razu ustanawia swoją odrębność i swój przywilej jako coś, czego nie ukrywa, po to, żeby właśnie jakby nie było złudzeń co do tego, że on jest artystą, że on kręci film, on oczywiście ma różne polityczne przekonania i bardzo mu zależy na tym, żeby te przekonania w tych obrazach były widzialne, ale że to nie jest jakaś symulacja bycia uchodźcą. I pomyślałem, że w tym sensie jakoś uważam ten pobyt za istotny. Ja tam na przykład nie robiłem prawie w ogóle zdjęć. Nie sfotografowałem tam ani jednej osoby. Trochę mam zdjęć z ziemi, w sensie że właśnie tych rzeczy pozostawionych i tych, co się stało po tym demontażu. Ale chyba nie zrobiłem żadnego zdjęcia jakby osoby. Byłem jakby całkowicie zawstydzony tą sytuacją. I też zobaczyłem na żywo, jak się konstruuje ten przekaz. To znaczy, że rzeczywiście wtedy, dżungla to jest bardzo, w ogóle, to się tak nazywa umownie, dżungla, to jest tak naprawdę długa historia różnych obozów w różnych miejscach Calais i obok Calais, ale ona ma takie momenty, kiedy się staje bardzo widzialna, nawet nadwidzialna i wtedy się staje trochę takim planem filmowym. I właśnie miejscowi, to znaczy ci, którzy mieszkają w dżungli, uchodźcy, bardzo dobrze to wiedzą. To znaczy, że oni naprawdę są statystami w tej takiej globalnej jakby audycji pod tytułem Ola Boga, znowu wszystkim się dzieje krzywda, albo Ola Boga, znowu jest więcej uchodźców i tak dalej. No i rzeczywiście ja też zobaczyłem to, jak to działa. To znaczy, że rzeczywiście od 10 rano po prostu ekipy jakby podtrzymują, prawda, różne. Znaczy podtrzymują, nie podtrzymują, wiadomo, tam są bardzo różni ludzie, ale to było jakoś związane, to znaczy mam poczucie na takiej zasadzie pewnego sproblematyzowania pozycji piszącego jako takiego właśnie, no nie wiem, no, badacza czy teoretyka, prawda, że chciałem po prostu troszeczkę to rozpuścić i jednocześnie mając tą świadomość, że nie przestanę być tym kimś, prawda, no bo to się tak nie odbywa. Więc to było jakoś ważne, ale właśnie też tak trochę osobliwie. Zdecydowałem się. Raczej bym prosił was, to nie jest pytanie, raczej bym prosił was o skomentowanie. Nie wiem, czy widzieliście tą pracę, nie wiem, czy ona była pokazywana w Polsce poza Dokumenta. Chodzi mi o najnowszą pracę Artura Żmijewskiego, która na Dokumenta 14 była pokazywana, Glimpse, gdzie w antruażu czarno-białego filmu kamerą kręconą z ręki Artur Żmijewski wręcza
uchodźcom wręcza na przykład ubrania, buty czy kurtkę zimową, ale po geście wręczenia tego obiektu na przykład maluje biały krzyż, miał taki X na jego plecach, albo maluje twarz uchodźcy na biało. I tutaj ta praca pokazywana w Atenach wywołała poruszenie wśród osób krytykujących dokumenta 14, a z drugiej strony została przez artystyczny świat uznana za jedną z najbardziej poruszających, najważniejszy głos dotyczący właśnie widzialności uchodźców i jakby tu już krytykowanego pojęcia kryzysu uchodźczego. Nie wiem, bo jeżeli nie widzieliście, to będzie wam pewnie trudno to skomentować, ale to jest jeden z takich gestów właśnie pracy artysty, który z jednej strony pokazuje pewną obłudę systemu opiekuńczego europejskiego, z jednej strony chcemy pomagać, tak, ale z drugiej strony jeszcze się pojawił label, z którego NGO-su dostałeś tą pomoc, byłoby doskonale. Jest jeszcze druga rzecz, film, do którego często się wraca w takich rozmowach, to jest praca Renzo Martensa Enjoy Poverty, epizod trzeci, który też doczekał się wielu errat i dysput o nadużycie. Czy moglibyście odnieść się do takich właśnie strategii, czyli pewnego grania pewną obłudą czy hipokryzją ze strony, powiedzmy, ogólnie nazwijmy to świata zachodniego, to jest jedna rzecz. I tak woli komentarza tej widzialności tego z drugiej strony, zanim zacząłem pracę w zamku, miałem epizod zawodowy pracowania w firmie spedycyjno-logistycznej. I tutaj nie mówię o Mariuszu Pudzianowskim, który zasugerował swoim kierowcom wożenie bejsbola przed ochroną mienia i samochodów, ale pracując tam, często kierowcy dzwonili, co mają zrobić w momencie, w którym w samochodzie są osoby. I to nie był głos na zasadzie, co mam zrobić, jak mam, nie wiem, się go pozbyć, używając przemocy fizycznej, tylko jak mogę na przykład mu pomóc, czy jak mam reagować. I to były sytuacje na takim porządku dziennym przez co najmniej miesiąc. Dostawaliśmy też zdjęcia czy filmy na przykład osób, które były w środku, no ale kierowca był na przykład sam, nie wiedział, co ma zrobić z grupą 15 osób, która przyczepiała się do palet przewożących stalowe elementy i tych podobne sytuacje. I na przykład ten obrazy też się nie przedostawały. Jest to troszkę, one były wykorzystywane przez prawicowe media jako właśnie, zobaczcie, co się dzieje, jak nie mamy nad tym kontroli, trzeba nad tym zapanować, a z drugiej strony było realne przerażenie osób, które nie wiedzą, co mają, są kompletnie bezradne i systemowo nie są w stanie otrzymać jakiejkolwiek pomocy. My też nie byliśmy, z biura w Warszawie, powiedzieć, co ma zrobić. Odsyłaliśmy go do jakby służb porządkowych i tak dalej, bo to były sytuacje, które się zdarzały, tak jak mówię, prawie codziennie, a te transporty drogowe odbywały się bardzo często. To tyle. Jeżeli mógłbym prosić o jakiś komentarz, może niekoniecznie o Arturze Zmiejskim, jeżeli nie widzieliście tej pracy, to będzie wam trudno. Ja może a propos tej hipokryzji i obłudy, może wcale nie trzeba się odwoływać do pracy Martensa czy Zmiejewskiego, ale przypomnijmy ostatni wyciek, który dostał się w końcu do prasy o organizacjach humanitarnych w Syrii, które pod płaszczykiem niby pomagania w czasie wojny wykorzystują seksualnie kobiety. Przyznam się szczerze, że po prostu ta informacja tąpnęła mną totalnie. Tak jakby ludzie, którzy specjalnie się organizują po to, jakby, ja nie wiem, z tego co wiem, to żeby się dostać do organizacji humanitarnej, to trzeba przejść jakiś rodzaj testów, szkolenia i tak dalej. Jakim cudem po prostu ci ludzie, będąc tam, no właściwie zamiast pomagać, wręcz totalnie jeszcze dobijają te kobiety. Tak? W tej informacji prasowej było jasno powiedziane, że kobiety przestały przychodzić po jedzenie, tak? Jakby z prostej przyczyny, bo nie chcą dawać usług seksualnych. Ja nie wiem, czy musimy aż do sztuki sięgać naprawdę, jeśli chodzi o hipokryzję i obłudę. No.
Czy tak, to jest, nie musimy sięgać po sztukę, ale jeżeli sztuki wizualne, mając dość duży zasięg, chociażby przez taką imprezę jak Dokumenta czy Galerię Sztuki, wikłają się, bo to też nie do końca jest zawsze te intencje, czy Renzo Martens też się w kilku takich spotkaniach wikłał w mówieniu o tej pracy. To chociażby w jego przypadku było bardzo trudne. On sam na końcu powiedział, że on tak naprawdę nie wiedział, dlaczego chciał zrobić taki film. Bo po prostu gradem pytań bardzo konkretnych. Tak, że to był, miał być eksperyment, który... Tak, ale w momencie, w którym były pytania o jego polityczne intencje, zaczęło się wikłanie i ucieczka w kierunku... To najprawdopodobniej. Ale właśnie sztukę wizualne mają chyba inny bagaż i inną siłę niż tylko i wyłącznie taki przekaz medialny, tak jak twój przywołany przez ciebie przykład. I czy to jest jedna z nie wiem, alternatyw, czy innego sposobu pokazywania, czy oddawania głosu? Ja nie widziałam filmu Żmijewskiego, chociaż byłam na Dokumenta, ale co do Martensa, to nie wiem, czy ta jego strategia nie jest taką strategią jednorazową, czy ona po prostu po tym filmie jakby nie spełniła się, nie wyczerpała i nie pokazała czegoś, co jakby jest w jakimś procencie w każdej próbie ujęcia właśnie z tej bezpiecznej perspektywy tematu, który jest najzwyczajniej w świecie trudny. On czytałam natomiast opisy pracy Żmijewskiego i bliżej mi jest do Martensa, może dlatego, że go widziałam, ale on tam pokazuje się po prostu jako takiego niezłego drania. No. I to jego draństwo i takie i to ego, które tam sobie pompuje, bardzo dobrze, doskonale jakby pokazują ten układ sił, tak? Więc nawet plus jakby gdzieś tam konsekwencją tego jest założenie przez niego fundacji. Jest chyba w 2011 on założył fundację działającą w Kongo i z tego co wiem, to dalej funkcjonuje. Tak. I to jest to rozwinięcie tego jego kina. Tam było takie kino plenerowe plus on to rozwija. Więc zaprasza tam ludzi i to żyje. Więc jakby... wydaje mi się to jakimś takim bardzo uczciwym rozwinięciem tego filmu. No to i konsekwencją. Ten film Martensa był po raz pierwszy pokazywany na Berlin Biennale. To też jakby to było w pewnym sensie źródło migrowania tego filmu. Więc możliwe, że Żmijewski za moment też doczeka się specjalnego pokazu w Canal Plus. God bless him. Ja też nie widziałem filmu Żmijewskiego. O Martensie mam podobne zdanie co Karolina, więc ten, ale usłyszałem ostatnio o takim projekcie właśnie też związanym z Calais. Nie słyszałem o tym wcześniej, bo w tym obozie, który rozmontowywano, to znaczy w tej jego wersji z 2016 roku powiedzmy, to była dosyć duża przestrzeń i takie powiedzmy też pisano o tym sporo w różnych antropologicznych pracach, taka przestrzeń quasi-miejska, to znaczy, że to tam były podziały na dzielnice, tak, bez przesady, ale że była główna ulica, że były jakby takie nawet narodowościowe podziały i tak dalej. Ale tam też w związku z tym były różne takie instytucje, które normalnie funkcjonują w mieście, w tym teatr, który był prowadzony przez organizację pozarządową, która tam była i w której odbywały się a to przedstawienia, a to jakieś imprezy muzyczne, a to ten. I właśnie ostatnio usłyszałem, że tam się zawiązał w ogóle kolektyw, który łączył aktywistów z Wielkiej Brytanii i uchodźców przebywających w dżungli, którzy wspólnie przygotowali
taką parodię pokazu mody z wykorzystaniem ubrań, które przysłano jakby w ramach pomocy humanitarnej. Między innymi bardzo dużo do dżungli przysyłano strojów kąpielowych, co moim zdaniem jest w ogóle niesamowite, ale też podwójnie niesamowite. To znaczy z jednej strony no jest gdzieś tam na pierwszy rzut oka oburzające, tak? Znaczy w sensie no jakby ktoś, kto jest w Wielkiej Brytanii, którą właśnie oddziela woda od tych ludzi, którzy tam koczują czasami miesiącami przy swoim stroje kąpielowym, no to jest jakby naprawdę gdzieś niesamowite. Ten brytyjski humor. Tak, ale z drugiej strony, ja też, znaczy moja pierwsza reakcja, którą słyszałem, to właśnie była taka, że jakby, znaczy naprawdę mogli wysłać siekierę równie dobrze, znaczy proszę się porąbać. Ale z drugiej strony myślę sobie, że to jest ciekawe, bo Calais jest też obszarem bardzo jakby często wykorzystywanym przez Francuzów do po prostu plażowania. W związku z tym ten gest można też odczytać w takim odwrotnym sensie, to znaczy to jest takie powiedzenie, że okej, no jesteście tutaj chcąc nie chcąc, możecie zacząć używać też tego miejsca w taki sposób, który jest zarezerwowany dla ludzi, którzy cieszą się pełnią praw, tak? Znaczy, dlaczego macie się w tym swoim cierpieniu okopywać i ten. Oczywiście no, nie wiadomo, jakby, co stało, jakie były intencje i tak dalej, ale ten w ogóle gest, w którym uchodźcy sami jakby używają tego kontekstu humanitarnego, żeby nim pograć i żeby jakoś go też sproblematyzować, mi się wydaje super wartościowy, być może w jakimś sensie mocniejszy niż artyści mainstreamowi, czy jakoś tam zaczepieni w tym obiegu artystycznym, którzy właśnie pogrywają z kliszą, czy pogrywają z tą obłudą. Bo mi się wydaje, że ta gra niekoniecznie, znaczy, że w tej grze może się okazać, że nie wiadomo, kto kogo rozgrywa. Tak bym stawiał. Ale to nie jest krytyka takiego czy innego filmu, to jest tylko taka bardziej ogólna refleksja. Dzięki. Dobra. Czy ktoś, któryś z was jeszcze? Czy ktoś z państwa jeszcze? Jeśli nie, to bardzo państwu dziękuję również za cierpliwość do nas, swoim rozmówczyniom i rozmówcy. Ja też bardzo dziękuję.